Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty i kontynuujemy naszą wspaniałą zabawę. Generalnie mamy trochę przypał. Jesteśmy strasznie daleko od domu. Ludu złoty. Kto to widział? Teraz pytanie tylko... Typa, coś tu biega. Ach, zające. Teraz tak się zastanawiam, bo to jest... Tu, gdzie jesteśmy teraz, to jest straszliwie niemożebnie wręcz daleko. Od naszego miejsca zamieszkania. A i teraz moje pytanie brzmi. Czy dobrym pomysłem byłoby zrobić quick travel do Ostoi, oddać questa i wrócić do nas, do osady? I tak to zrobimy. Dobra, to już nie pytanie, to już po prostu stwierdzenie. Słuchajcie, lecimy do naszego domu, jeżeli nas w ogóle stać na tą podróż. Stać nas, dobra. Lecimy do Ostoi, lecimy na chałupę i idziemy do... Do kopalni trzeba iść. Trzeba iść do kopalni, trzeba kurczę... wydobyć trochę tej miedzi, żeby przerobić to na narzędzia. Gdzie jest ten dzieciak z beczki? E, byku, mordeczko, słuchaj tu mnie. Mogę cię pacnąć? Nie mogę cię pacnąć. Siemasz. Jesteś z powrotem. Dziękuję za te przedmioty. To będzie imponujące. To moje wyjście. Czekaj. O co w tym wszystkim chodzi, co? Widzisz, kilka lat temu mieszkałem w mieście z kamienia i byłem czeladnikiem u człowieka, który nazywał siebie alchemikiem. Tworzył nie tylko przeróżne mikstury, ale także niezwykłe substancje. Na przykład jedna z nich sprawiała, że podłoga była śliska, co ułatwiało przenoszenie ciężkich towarów. To były fascynujące czasy. Wiele się nauczyłem, ale mistrz się zestarzał i pewnego dnia przez pomyłkę wypił butelkę odrdzewiacza. Okropny sposób na odejście. Jego warsztat został przejęty, a ja wylądowałem na ulicy. Niech zgadnę, twoje umiejętności nie zostały zrozumiane i docenione przez prostaków. Zostałem bez sprzętu i składników. Zakradłem się do warsztatu, żeby trochę odzyskać, ale nowy właściciel mnie złapał i napiętnował jako wyjętego spod prawa. Chcieli mi nawet obciąć ręce, ale udało mi się uciec z miasta. Resztę już znasz. Wędrowałem po różnych wioskach, często udając dziecko, co zapewniało mi jedzenie i schronienie, ale zawsze do pewnego momentu. Dlatego ta świecąca mieszanka pomoże mi znaleźć nowego mistrza z odpowiednim warsztatem. I to ja bym ci wziął do siebie. Będziesz potrzebował dużo świetlików. Ale co to ma wspólnego z alchemią? Chyba upadłeś na głowę. Świecąca fiolka? Nonsens. Myślałem, że zrobisz coś w rodzaju naparu na swędzące stopy. Zaskoczyłeś mnie. Będziesz potrzebował dużo świetlików. Tak. Nie. Wewnątrz znajduje się wata oraz specjalnie dystylowana mieszanka wina i ziół. Wyjmujesz korek, wkładasz kawałek... koktajl Mołotowa. Świeci lepiej niż latarka. Słyszałem, że w północnej wiosce w lesie mieszka zielarka. Czy dostarczysz jej moją pracę i zapytasz, czy przyjmie mnie na czeladnika? Na pewno sobie lepiej poradzisz w dziczy niż ja. Dobra, daj mi to. Także zrobię to... kiedyś tam. Póki co... to musimy zawijać z powrotem do naszej osady. Wykorzystać czas, jaki jeszcze mamy i pójść do tej kopalni. Czy tu nie ma kopalni przypadkiem obok zaraz? No żeście mówili, że tu takie zaznaczenie jest i to oznacza, że jest kopalnia. Kurczę, chyba nie widzę żadnego takiego miejsca. A jest! Czekaj, ty, tutaj jest! No ale to już dobra, idźmy już do nas. I tak spędzę wieczność... O, mogę skakać nawet. Czyli się już coś naprawiło. Fa, wspaniale. Zapisz grę na wszelki. Bo to różnie może być. No, to mamy przynajmniej tyle zrobione. Generalnie mamy chlew, super, fajnie. Świnki są, fajnie. Będziemy mieli nawozu w pewnym momencie. Nawozu będziemy mieli aż nadto. Także jest super. Ale... Ty, co tam leży?
Hola hola. Wcześniej to ja tego nie widziałem. Jak to puste? Ja już tu byłem? Co to za czary? Cóż to za złodziejskie sztuczki? No, ale generalnie trzeba będzie jeszcze popracować i kurczę, postawić chatę wydobywczą. Bardzo by się przydała. Kamienie kamieniami, ale... Noż... Idę w ogóle nie w tym kierunku, co chciałem. No ale dobra, weźmy chociaż to, co tu leży. Mały pojemnik, 31 monet, fantastycznie. Glino i wino. I wełniana tkanina, no spoko. Tak coś czułem, że mi się, kurczę, te tereny wydają być niezbyt znajome. Oho, widzę, znowu czegoś brakuje. Pytanie, czego tym razem? O, milutko, bardzo milutko, nawet nie muszę się za bardzo starać. Dawaj mi to wszystko. Daj, fantastycznie. A w sumie już czekaj, skoro tu jesteśmy. A ja mam taki fajny szpadel. Ile zajmie mi? No trzy takie ruchy, dobra. Zawsze to delikatnie, chociaż poprawimy umiejętności wydobycia. Zwłaszcza, że powoli wpadamy w ten trans górnika. 109 gliny, ok. A my nie mamy chyba skarbów jeszcze wykupionych, prawda? Z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. Umiejętności, proszę ja ciebie, wydobycie, tak, tak. Łowca skarbów, nie mamy tego. Kurcz. Szkoda. Różne rzeczy szło wtedy wydobyć przez przypadek. Dobra, 123 gliny. No myślę, że ze 130 będziemy mieli. Ale generalnie też moglibyśmy coś stworzyć z gliny właśnie. Może jakieś fiolki, nie fiolki, butelki. Cokolwiek tego typu. Dzięki czemu, moi drodzy, będziemy mogli troszeczkę zarobić i odzyskać pieniążki, które żeśmy, kurcze, zużyli. Były sobie 3000, no. Dawno i nieprawda, jak to mówią. No już. Weź głęboki wdech, będzie wszystko dobrze. I cyk, na skróty. Można? Można. No. Jesteśmy już niemalże na miejscu. Tak sobie wykombinowałem, że... kuźnie... razem z domem, który powstanie, wyniesiemy sobie tu. I ja tutaj te kuźnie gdzieś postawię. Albo raczej tutaj dom, tutaj kuźnie. I on sobie będzie tu pracować, będzie miał taki swój skwer. Stąd to oczywiście usunę. Drewutnie, tak jak mówiłem, też stąd znikną i one będą tam z tyłu. Warsztat w sumie mógłby stać tutaj. I zaraz obok domek. Tutaj tylko wtedy by się zwolniło dużo miejsca i tak się zastanawiam, co by tutaj mogło być. Ale tym... rozważaniami w tym temacie to zajmiemy się później, gdyż teraz to, tak jak mówiłem, no ja wchodzę do kopalni i generalnie słyszymy się w momencie, jak już wszystko, co tutaj się, kurczę, znajduje, wydobędę, dzięki czemu będziemy mieli materiał na to, żeby faktycznie już zacząć robić pieniążki. Także ja to pauzuję i słyszymy się w momencie, jak już skończę wydobywać. No, to do zaraz. No i dobra, moi drodzy, mamy już ostatnie złoże, jakim jest złoże cyny.
które gdzieś tu pominąłem na samym początku na dobrą sprawę. I cieszy mnie, że jeszcze mamy dzień, bo zanim przejdziemy tam i zanim zaczniemy produkować, to trzeba by było przerobić troszeczkę tego, co kupiłem. A co ja takiego kupiłem, powiecie? Kupiłem przecież, co ja kupiłem? Paszę dla zwierząt. I ją trzeba będzie... No i dobra, moi drodzy, fantastycznie. Jesteśmy już po robocie, że tak to ujmę. Jesteśmy już po robocie, dzięki czemu... Nie wiem, czemu same się zapalają. Jesteśmy już po robocie, dzięki czemu tak, po pierwsze. Mamy całkiem sporo ród, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Nie mamy co prawda... Weź mi, daj te kłody, daj mi te patyki, dziękuję bardzo. Od razu będziemy budować. Nie mamy co prawda nawozu, ale to nic, no trudno się mówi. Na wiosnę po prostu tam, co nie będzie zasiane teraz, to będzie zasiane poprzez kapustę i tyle. Ale tak, z takich rzeczy. Gdzie są... Gdzie jest pasza dla zwierząt w ogóle? Weź mi powiedz. Pasza dla zwierząt właśnie. Dziękuję bardzo. One zeżarły wszystko. Żartuj. O kurcze. No to... To grubo będzie. To będzie bardzo grubo, nawet bym powiedział. Bo będą pożerały kosmiczne ilości wręcz. Tej paszy. Boże, uwielbiam ten widok jesieni w tej grze. O, pułapka na króliki się popsuła, no. Dobra, weź to uzbrój. To też. Aha, no tak, przecież limit mamy. I dawaj to. Dziękuję. I tak, jako że jesteśmy w domu, nie będę tam specjalnie biegał, to tak, wyrzucę to, jabłka zjem, bo dlaczego nie? To mięso też przerobimy już na zgniliznę. Smardzę. Dobra, pozbieramy to jutro. Ale w tym momencie, moi drodzy, to tak. Ile mamy patyków? 70. Powinno wystarczyć. O, wytworzymy kilka przedmiotów. To na pewno. Weź proszę cię. 50 sztabek tego, miedzi. Nice. Wiem, że będzie troszeczkę ciemno. Zdaję sobie z tego sprawę jak najbardziej. Wytwórz od razu to. Ej, animacja się zepsuła. Brązu nie będę wytwarzał, no bo jak dobrze wiemy, jest za niski poziom na to. Czekaj, ruda cyny jest, daj mi rudę miedzi jedną. To tamtemu chłopaczkowi, jak gdzieś będziemy przechodzili obok, to po prostu mu się to da. No ale tak, brązowe. Jeszcze trochę punktów nam brakuje. Także brązowe narzędzia, proszę ja ciebie, i lecimy z tematem. 25 miedzianych noży i wszystko na handel. Mhm. Dziękuję. Pytanie brzmi, ile mamy siekier, ile mamy przedmiotów dla naszych ludzi. No kamiennych sierpów trochę mamy. Mamy kosę, dzięki której będziemy wiosną całkiem nieźle sobie radzić. No i właśnie, nie mamy kamiennych narzędzi typu siekiera. Także wytwórzmy sobie od razu ze 4 tylko. Czemu tylko 4? O, to nie za dobrze. Nawet bardzo nie za dobrze. A udało wam się zebrać jakieś patyki? Oczywiście, że kurczę nie. Kamienna siekiera, daj. Co tu jeszcze możemy wrzucić takiego?
200 monet. Boże, jaka bieda. Sadzonki chmielu mamy 3. I w ogóle się zastanawiam, czy by te sadzonki chmielu... No, czy by ich nie zasadzić po prostu gdzieś. Albo czy by nie pójść, kurczę, tam. Chociaż podejrzewam, że z uwagi na to, że tutaj żeśmy... Z uwagi na to, że tu żeśmy się wybudowali, to kurczę, tam już niestety nie będzie niczego dla nas. Także zimą sobie to sprawdzimy, za dnia. Nie będę tam po nocach chodził, bo kurczę, wolę wam pokazać, żebyście widzieli ładnie i tak dalej. Także no. Możemy zacząć tak naprawdę coś jeszcze budować. A czekaj właśnie, ty glinę, przecież ja mam glinę. Właśnie, czekaj, czekaj. Hola, hola, niedobry człowieku. No i schematu nie kupię. Super. Pusz, co mogę stworzyć z tego? No to stwórz 10 pochodni. One się zaraz tak naprawdę się przydadzą. A weź stwórz od razu 5 wiader też. Wytworzymy trochę desek zaraz. Drewna opałowego na pewno też trzeba będzie sporo wytworzyć. Mhm. I wytwórz, proszę ja ciebie, tak z 50 kłód deski. To na pewno. I z jeszcze 50 kłód wytwórz mi, proszę ja ciebie, drewno opałowe. Tego zielarza to pewnie na wiosnę dopiero będziemy szukali, bo teraz to nie za bardzo jest sens. O, nowy poziom wydobycia, proszę bardzo. Miło. Szkoda, że dopiero teraz, ale miło. Trans górnika, pewnie, że tak. Jak najbardziej. Mhm. Jeszcze pytanie mam takie, czy poświęcać teraz czas i wybudujemy ten dom. Tak, 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 tak. Podjąłem decyzję już teraz, tak na dobrą sprawę. Wybudujemy od razu ten domek. Czy jest coś, co ja bym chciał tutaj wrzucić? Czekaj, skóra. Tu mam 47. Może byśmy coś spróbowali z tego zrobić jeszcze, co? Albo kurczę, dodaj ocieplenie. Czy ja mogę dodawać ocieplenia już? Mogę. Ja bym może domy zaczął ocieplać, co? No, 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 no. Już? Już. Dobra. To ja zacznę domy ocieplać. Mhm. Daj mi pochodnie. Dziękuję. Dużo jeszcze tego wapienia? A w życiu. Ledwo co tak naprawdę, dobra. Przynajmniej jeden dom jest ocieplony, ok? Nie jest najgorzej. Bywało jeszcze gorzej. Dobra, zbierz to co tu jest. O, i dwa gołębie się złapały, nice. Dziękuję, dziękuję. Kapusta tam będzie gniła, także jest ok. Tutaj jest ok. Naprawiać nie ma czego, także co? Nie ma co, idziemy spać. A, pięknie i wspaniale. Dużo zgnilizny, bardzo mnie to cieszy. Poczekaj, bo... Fajnie, że on to widzi, ale kurczę, nie do końca tak, jak ja bym sobie tego życzył. Sprawdźmy, ile tej zgnilizny wyszło z kapusty. No całkiem spoko sobie poradziły. Tu całe pole, tu całe pole, tu całe pole, tutaj pół. No kurczę, no myślałem, że będzie znacznie gorzej, szczerze powiedziawszy. A
A wyszło całkiem, całkiem. Tutaj. ...145 nawozu, no kurczę, mało, bardzo mało. Liczyłem, że będzie tego więcej. A właśnie, pasza dla zwierząt. Ziarno owsa, ziarno żyta. No właśnie, owsa to my w ogóle nie mamy. Ale możemy gęsiarnię zbudować. Nie bardzo nas to ratuje tak naprawdę. Nawóz, 145 sztuk, dziękuję. Len, kamienne sierpy, dobra, jest, nasiono kapusty, 67 tylko mamy, co też nie jest wcale takim jakimś super hiper wynikiem. Ale właśnie, czekaj ty, czekaj. Technologia to nie interesuje mnie teraz. Zarządzanie. No bo, skoro i tak mamy niewykorzystane pole tutaj. Gdzie jest to pole w ogóle? Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Mamy 10 nasion marchwi. To ja bym tu marchew może posadził, co? Tu. Cyk. Tak. I fajno. I będzie marchew. Jej. Mam jakieś pole, które jeszcze jest nieogarnięte. Z tego co widzę. Albo jest kompletnie nieruszone. Ach, ten skrawek tutaj. Boże, po co mnie to? Hola, hola. Weź to usuń. Dziękuję. Ta nasza wspaniała linijka. Kusi mnie, żeby tu zrobić taki 2 na 10 i tutaj taki pas maków zasadzać co roku. Tylko i wyłącznie mak. No kusi, żeby tak zrobić. Ale dobra, wiecie co zrobimy? Ja mam lepszy pomysł. Skoro mamy zimę teraz, no to tak jak to zwykle zimą, możemy zacząć sobie budować i planować już kolejne kroki. I tak, skoro tu mamy chałupkę już jedną, kto tu mieszka i kto tu ewentualnie gdzie pracuje? Czekaj, czy ktokolwiek w ogóle tu mieszka? To jest moje pytanie. Mały dom. Zarządzaj, proszę ja ciebie. Wolny jest ten domek. No właśnie, skoro ten dom jest pusty. To może chatkę wydobywczą byśmy tu zbudowali, co? I będziemy udawać, że ta chata wydobywcza to tutaj ten kamień ją właśnie tak oskubuje. Chociaż nie, bo kurczę, to źle będzie wyglądało. Miliard pomysłów, jak to ładnie żeście napisali. Jak zwykle, 1000 pomysłów na minutę i kurczę, weź to wszystko spróbuj zrobić. Hyc. Ale śmiesznie śnieżyk próży. Dobra, jak wyglądają te świnki? Żyją, nie żyją? Dzień dobry. Żyją te świniaczki, nie żyją? O, zbierz gnój, proszę bardzo. Ty! Prosioczki się pojawiły. Ehe, nie próżnowałeś. Nie próżnowałeś. No i sztos. No i mamy 5 świniaczków. To one będą świniły tutaj. Bardzo. Halo. Dziękuję najmocniej. No. To ty sobie tu mieszkasz. Tutaj. Tu sobie pracujesz. Dobrze. To ja w tym momencie, zanim pójdziemy do kopalni. Do kopalni pójdziemy nocą. O. Wykorzystamy moment, że będzie noc i nie za wiele będzie widać, to ja was nie będę tym męczył. A teraz... Teraz to ja bym chciał... Sprawdzić, czy ktoś tu kurczę jest i czy mogę coś zebrać z tego domku.
Dobra, tamte uciekły. Hop, hop! Dobra, nikogo tam nie widziałem. Dlaczego ja nie mogę zbudować takiej wiatki? Mogę dać na przykład napraw to, czy coś? Czekaj, gdzie ja mam młotek? No kurczę, szkoda. Puste. Puste, łe. No i moje marzenia właśnie się poszły. No. Szkoda, szkoda. Ale wykorzystamy jakoś ten budynek, weźmiemy go, że tak powiem, pod nasze władanie, w pewnym momencie przynajmniej. Jak już z tym wszystkim rozwiniemy się na tamten pagórek, tam to pochłoniemy najpierw, a potem będziemy tutaj dążyć do tego, żeby to pochłonąć. Tyle, że pochłoniemy to chyba na sam koniec, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, nad wodospadem chciałbym zbudować fort. Albo przynajmniej coś, co będzie przypominało fort. Taki, wiecie, fort nic nie wort. Hehe. Śmiesznie. Tak. Powiedz mi, jak wygląda nasza sytuacja. Jeden dom jest jeszcze, tak, że tak powiem, pusty. Także myślę, że moglibyśmy przystąpić do działania związanego z tym, co mówiłem, czyli co? Co tu przeszkadza? Tam są skały, okej. Okay. Tu jest rzeka, okej. Okay. No to dobra, to ma prawo przeszkadzać, no. Okej, okay, zrobimy tak. Ale drzwi to my damy tu. Nie mogę tu dać drzwi. Tu damy okno. Tu damy drzwi. Tu damy ściany. Tu okno zostawimy, bo dlaczego nie? I tu damy jeszcze jedno okno. Tak. Okej. Okay. Tu damy daszek, taki ten. Dobra, chałupa gotowa. No i kowala by wypadało postawić. Tego kowala myślę, że no tak jak mówiłem, no tutaj by było spoko go dać. No i co, i tak? Trochę ta ściana mi tam nie pasuje tak naprawdę. No bo raczej jej brak. Może kurczę jakoś tak. Wiesz, nie, no nie, nie będzie to chyba aż tak tragicznie wyglądało, czekaj. O! Może w ten sposób. O, pewnie jeszcze patyków brakuje, świetnie. Ile milionów tych patyków brakuje? 10, weź postaw tę ścianę, zobaczymy ile tego jest. No, to jest 6. Okej. Okay. I teraz tak. Weź mi daj jeszcze niszczenie, żebym ja widział w ogóle, jak to będzie szło. To
na pewno chcę, żeby szło tu. Okej. Okay. To musi iść też tu, żeby było dosyć tak. W ogóle nie jest symetrycznie. No ale dobra, nie jest jakoś tak hiper tragicznie. I stąd puścimy dróżkę tu. Okej. Okay. Tu na środku w ogóle będziemy mogli dać jakieś drzewo owocowe albo coś. Jeszcze tego do końca nie przemyślałem. Coś damy. Chodnik damy tak. Tu dojście damy tak. Z czasem oczywiście to wiadomo się najpierw zniszczy, wybuduje się murek tutaj dookoła, jakiś ładny i tak dalej. A potem się postawi to na nowo, ale generalnie tak bym to widział teraz. Daj mi proszę ja ciebie wszystko to, co jest tutaj w środku. Sztaby cyny, sztaby żelaza, dziękuję. Cyk. Dobra. I tak bym widział właśnie ten etap produkcyjny, jeżeli chodzi o tutaj kuźnię. A warsztat to bym zrobił tam z tamtej strony. Tak myślę. I będzie to wyglądało po prostu przepięknie. Czy ktoś, kto u nas pracuje, mieszka już, teraz żyje? Mógłby coś wytwarzać. Tak, ty mógłbyś wytwarzać, ale to czekaj, to zrobimy tak. Jesteś hodowcą, to spoko. Dobra, mój Mira, słuchaj, z szopy cię przeniosę na razie do... Będziesz pracować jako kowal. Produkcja, kuźnia i powiedzmy, co byś mogła tutaj tworzyć? Co ona by mogła tworzyć, żebyśmy na tym kurczę zarabiali? Może kurczę kamienne strzały, co wy na to? Kurczę, drewniane motyki. Znaczy kamienne motyki, przepraszam. Tego to się każda ilość nam przyda w ogóle. Dziękuję. Czy mogę stworzyć jakiś młotek? No kurczę, jeden. Dobra, to czekaj. Daj mi trochę tych patyków. No, ze trzy młotki chociaż. Chyba, że już patyki zebrali. O! No i coś tam się zebrało, no i już jest pięknie, 45, dobra, 4 młotki możemy stworzyć. Trochę młotka, trochę kamyka, będzie git. To jest na razie tymczasowo, żeby ona tam była, z uwagi na to, że no jednak... Jednak wolałbym, ażeby pracowała tam, gdzie mieszka praktycznie. Bo Agnieszka już tu nie mieszka. Kamienie, dobra, daj tak ze 100 kamieni, powiedzmy. Tu jest ok, tu jest ok. Ziarna pszenicy, ziarna żyta, jest ok. Jak najbardziej. No to co, tak na teraz? Właśnie, czekaj. To ja od razu...
jako że mam manię tych płotków, to ja bym sobie już tak zaznaczył mniej więcej, jakbym to widział. Dobra, tego tutaj bym nie widział. Tak. Tu będzie wejście. No nie gadaj, że nie mogę tego tu... O nie, najgorzej. Dobra, to będzie tak, to będzie tak. Tu zrobimy to taką palisadą. Jeżeli się oczywiście da. Ty, w ogóle, przecież ja mogę wykorzystać jeszcze ten teren tu z tyłu. To z tyłu wykorzystamy na takich... Taki ich ogród. It's easy to talk with me. I just don't like conversations about the weather, crops, animals, children, politics, work. Co? Ty do mnie to mówisz? Okej. Pewnie masz rację, no ale nie wiem. Ja się nie znam, ja tu tylko buduję i sprzątam. Dobra. Gdzie mamy najbliżej i co możemy najwięcej tutaj zdziałać? Do skałek byśmy mogli pójść. Dobra, idźmy do skałek. Którą mamy godzinę? 14:30. Kurczę, pewnie zaraz się zacznie ściemniać. No ale dobra, idźmy do tych skałek. Najwyżej prześpimy się gdzieś tam w polu czy coś. Kurczę, no szkoda, że się tu nic nie spawnuje i nie respi już. Bardzo szkoda. Aż normalnie... O, właśnie. To jest to miejsce. Czy to jest niedźwiedź? Boże, jeszcze niedźwiedzia tu brakowało, naprawdę. To jest to miejsce, które chciałbym w pewnym momencie wykorzystać. Dwa niedźwiedzie, pewnie, bo jeden to za mało jest. No jak? Naprawdę wybudowaliśmy się w najbardziej bezpiecznym miejscu ever. 200 pieniędzy, tyle dobrego. Boże, kto to widział? Panie dobry jak bułka. Sprawdzam jeszcze, czy nie ma tu jakiejś zwierzyny nagle. Co by nic nas nie napadło. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ona przestała w ogóle krzyczeć, że jest jej zimno. Czekaj, tu ochrona przed zimnem. To może być powodem, dlaczego jej nie jest zimno. Jesteśmy bardzo dobrze ubrani. O, miejsce występowania ryś, chodź tu. Zajdź, ja ci pokażę. Dziękuję. To się liczy do polowania, prawda? Przede wszystkim udanego. Dziękuję.
Dobra, teraz kurczę. Chcę sprawdzić tamtą chałupkę. Nie wiem. Tam były wilki. Dobra, pamiętam już. Już pamiętam, co to za miejsce. Niedźwiedź nawet, dobra. O kurczę, zostaw mnie. Natychmiastowe leczenie, 35 zdrowia. Kurcze pieczone. Umrę jak nic. O kurde ty. Taki cwaniak byłeś i co? Pierwszy niedźwiedź w ogóle, z którym walczę. No ho! Na solo. Dobrze, że te potionki skądś tam się wzięły. Jezu! Co za walka. No masakra, nie spodziewałem się tego. Zapomniałem o tym niedźwiedziu. 80 mięsa z tego wychodzi. O panie. No. Także trzeba będzie chatę zielarza postawić tak na 100%, bo... Właśnie, może pod tym kamieniołomem, tu źle to nazwałem, kurczę. No pod tymi skałami, tam gdzie ten dom jest i jeszcze nikt tam nie mieszka, może tam byśmy dali chatę zielarza. Ja myślę, że to by nie było takie głupie. I właściwie... Chyba tak zrobię. Oczywiście, dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Niemniej jednak tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej!